Cześć wszystkim, dzisiaj na kolejnym vlogu. Ogółem sztuka to nie jest trzymać. To trzeba im sprzątać codziennie, bo patrzcie co się dzieje. Myślicie, że gołębie to tylko do sztuki, po paru. To nie jest, a patrzcie co jest w środku. O, pierwszy vlog w lesie. Patrzcie jakieś fajne schody zrobiłem. Tyle się nauczyłem chodzić. Patrzcie, widzicie, o, trochę posprzątane jest. Patrzcie, teraz im posprzątałem, a patrzcie, są co w wolierze. Teraz im zrobiłem niespodziankę i gołębie o tym nie wiedzą, bo nawet ani jeden tutaj nie siedział, tylko na podwórku. A patrzcie, co tu ja musiałam się tyle namęczyć. I z mamą. A na dole? Zapraszam na ten kanał. Simon, to ja codziennie. Tam przychodzą co 3 dni, co 2 dni nowe filmiki. Klasyk najlepszy. I patrzcie. Cześć. Jeszcze się wyszerzyło. Ule, fajnie. Nawet nie ma. Wiecie, jakie to są gołębie? Mieszane. Bociany i fajferki. Wiszwany, przepraszam. Jeszcze nawet nie wiem. A wiecie, co im kupiłem? Kupiłem im karmnik. I zaraz wam pokażę. Tylko to. Patrzcie, kupiłem te karmniki i mam. Wiszel. A patrzcie, jak wyglądają w środeczku. I można to tam dosypać o tyle. I jak oni zjedzą, to jeszcze się sypie im. To jest taki sposób. Ale to są inne karmniki, takie co youtuberzy mają gołębiarze, takie że oni mają taką lulę, a ja mam takie, bo nie było innych. Wiecie co, ale kupiłem ich. To jest nasza przyjemniczka. Przyjdę przyjemnicą. I trzeba sypać. Czyli? A teraz jest drugim. Chyba takie mięso się przypieli. O. O. A drugim kładkę. Teraz rękami pokrywę. Idziemy do głębi. Bo już czekają głębi. Dajemy gołębiom jedzonko. Czekajcie tylko na środek wezmę. Ciężki? I czekamy na nie. Czekajcie tylko jednego wezmę. Bo nie wiem, co to jest. Moi panie, jak rozchodzę, to szybko przyjdą. Muszą to rozchodzić. Tutaj jest pszenica.
jednego trzeba złapać, bo oni nie wiedzą, co to jest za maszyna. Ale czekajcie chwilę. Bo się boją. Jakby kot ich nie straszył, tylko wziąłem na ręce. Patrzcie na kotka, mojego mandonekulus. Oddala mi się. Teraz tak kot wyrósł i straszy moje kołębi. Teraz będzie spał, mój szpioch. Do szpiocha się udał. Teraz sobie oglądaj i nie gryź. Już nie wiedzą, co to za maszyna. Trzeba innego go złapać. Nie ma szans. Madonna go połapał. Najpierw po stołę schodzą. Patrzcie, co mój kot robi. Patrzcie na mnie, widzowie. Rozsyłany kot. On ciężki jest na mojej ręce, ale... No znowu on to robi. Teraz po głowie. Zejdzie pierwsza. To. No. Podobnie mam dwa koty, to się nie dziwcie. Czarne, czarne. Jeden mały, jeden wielki. No jakby się tylko kolnika boję. Czekaj, odsuniemy się tutaj na chwilę. Zawsze po prostu. Cicho. Cicho, zrobię, odsuwam się. Musimy się odsunąć, widzowie, czekajcie chwilę. Powoli schodzą. Jedzą go moje gołąbki. Moje gołąbki mają już. Thank you.
wszyscy się przemieszczali. Widać, które są dzikie, które się wszystkiego boją, a które nie. Pikołek się bawi. Wchodzą gołąbki i patrzą, co tu mamy. A patrz, patrz. Idziemy teraz do domku. Idziemy teraz do domku, bo oni się boją. I to już mieli kogoś, co tu nagranie. Jeszcze gołębi nie wiedzą, co tu jest dalej. Naprawdę. Patrzcie, jak szpcinają beze mnie. Dajcie mi trochę, nie? Jak oni zjedzą, to jeszcze się wysypie, bo takie są maszyny. Nie dziwcie się. A tu w karmniku jest więcej? Prawie wszystkie. Tylko na tym drugim. Widzicie, jak przyleciał? Dobijamy za ten rysunek 200 subskrypcji i za to wszystko, co im kupiłem. I piszcie mi komentarze, czy jeszcze potrzebuję góry. Subskrybujemy go i papa.